Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj odpowiem na zarzut księdza profesora Tadeusza Guza, jakoby bractwo kapłańskie świętego Piusa X ulegało najgorszym możliwym niemieckim idealistycznym filozofiom. Zapraszam. Od razu na początku przepraszam za mój zmieniony ton głosu. Nie jest to wizja artystyczna ani jakieś spięcie na kablach. Jest to po prostu infekcja. Ale od razu przechodzimy do rzeczy. Ksiądz Tadeusz Guz w zasadniczo dosyć dobrym materiale, który był zatytułowany Protestantyzacja Kościoła w Niemczech, Bractwo Świętego Piusa X i jeszcze jakaś dalsza, krótka treść. A więc jeśli chodzi o ten fragment materiału, w którym ksiądz profesor wypowiada się na temat protestantyzacji, uważam, że jest to zasadniczo wartościowy materiał. Natomiast gdy ksiądz profesor zaczyna mówić o bractwie świętego Piusa X, na początku też moim zdaniem ksiądz Guz wykazał się pewnym spokojem i powiedzmy daleko posuniętą dyplomacją, gdy mówi, że nie jest pewien, na ile ksiądz Sztelin jego zrozumiał. On sam też nie jest pewien, na ile on dobrze księdza Karola rozumie, a więc nie będzie się na ten temat wypowiadał. I tutaj jakby uciąć to w tym momencie, to uznałbym to za naprawdę taką bardzo, powiedzmy, grzeczną i dyplomatyczną odpowiedź. Faktycznie mogą się czasem w dyskusji, szczególnie jeśli jedna ze stron nie włada językiem jako swoim językiem ojczystym, bardzo łatwo takie rzeczy mogą się pojawić i byłoby to takie bardzo dyplomatyczne, a jednocześnie w żaden sposób nie, powiedzmy, atakujące, nie raniące prawdy również, nie atakujące prawdy, to mam na myśli. Natomiast później następują słowa, które też tutaj przytoczę, które muszę powiedzieć, że dla mnie są dosyć szokujące. Słyszałem dotychczas, że to środowisko było wierne nauce o sakramentach świętych dotychczas, ale miałem sygnały, że były problemy od roku pańskiego 2020. A jeżeli jesteśmy o podstawach filozoficznych, przy podstawach filozoficznych, to mam wiedzę, że niektórzy z najważniejszych dostojników tego środowiska niestety sięgali przy interpretacji treści teologii katolickiej po filozofię niemieckiego idealizmu, na przykład Schellinga. Straszliwie, prawie jak Hegel, niebezpiecznego myśliciela niemieckiego, zresztą protestanta, i nie mogliśmy tam w Niemczech zachodnich, a tak nie za bardzo mogę powiedzieć Państwu, bo ja tę informację uzyskałem od bardzo wysokiej osobistości z grona kardynalskiego i tak nie śmiałbym nadmieniać tej osobistości. W każdym razie mam wiedzę z pierwszej ręki, że środowisko Piusa X, jeśli chodzi o podstawy filozoficzne, że niektórzy jego przedstawiciele mają z tym problemy. O ile wcześniej więc ksiądz Guz nie chciał potępiać, nie chciał jakoś dyskutować z tezami przedstawionymi przez księdza Karola, bo nie był do końca pewien, co ksiądz Karol miał na myśli, o tyle teraz mówi i podkreśla to bardzo wyraźnie, że wiem ze słów wysoko postawionego kardynała, że w bractwie wysoko postawione osoby mają tendencję do ulegania niemieckim idealistycznym filozofiom. I tutaj naprawdę jestem w głębokim szoku. Cóż to jest za kardynał, który stanowi taki autorytet dla księdza Guza, że gdy wypowiada się o bractwie, to po prostu mu się wierzy.
Jest to dla mnie lekko zaskakujące. No, ksiądz profesor zdaje sobie bez wątpienia sprawę, że bractwo jest w głębokim konflikcie z hierarchią Kościoła. Nieuregulowany status kanoniczny to jedno, ale druga sprawa to bardzo ostra krytyka z naszej strony wobec działań hierarchów Kościoła, również też tych uchodzących za bardzo konserwatywnych. I teraz jakiś kardynał mówi, wypowiada takie słowa, ksiądz Gus mówi, że wiadomości z pierwszej ręki, czyli podejrzewam, że jest to jakiś kardynał, który miał do czynienia osobiście z jakimiś właśnie personami z Bractwa Świętego Piusa X. Tak sobie interpretuję, tak sobie wyobrażam, że ksiądz Gus rozumie te słowa, że jest to z pierwszej ręki. Bo bez wątpienia nie jest to z pierwszej ręki, bo wtedy ksiądz Gus musiałby się powołać na wypowiedzi samych kapłanów Bractwa. No to już jest z drugiej ręki na pewno. Natomiast cóż to jest za autorytet dla księdza Guza, że no nie podając go oczywiście, bo znaczy nie oczywiście, to wcale nie jest oczywiste, ksiądz Guz decyduje się nie podać nazwiska tego kardynała, bo uważałby co za jakieś faux pas, no ale najwyraźniej nie uważa za faux pas, żeby rzucić takie oskarżenie na podstawie słów tego kardynała. Ja mam pewne przypuszczenie na ten temat, to znaczy z kim ksiądz Gus mógłby rozmawiać na ten temat. No na pewno nie z jakimiś progresywnymi, szczególnie progresywnymi niemieckimi kardynałami. Pewnie jest to raczej ktoś, kto jest, uchodzi za bardziej konserwatywnego. Tutaj już wśród kardynałów, powiedzmy, grono się zawęża. Żaden z takich bardziej konserwatywnych kardynałów raczej nie jest naszym przyjacielem. Raczej takich kardynałami się nie nominuje, którzy w jakiś tam sposób z Bractwem sympatyzują. Biskupi jeszcze by się znaleźli, biskupi diecezjalni, którzy jakoś tam z Bractwem sympatyzują w sposób bardziej ukryty, powiedziałbym. Natomiast wśród kardynałów no raczej zbyt wielu nie ma, jeśli w ogóle jacyś są. A więc ktoś taki stanowi najwyraźniej tutaj tak wielki autorytet. Ja przypuszczam, jak wspomniałem, to jest moja teoria tylko i wyłącznie, że mógł być to kardynał Müller. Dlaczego? No, z jednej strony kardynał Müller to bez wątpienia ktoś, z kim ksiądz Gus mógłby mieć kontakt. Jest to ktoś uchodzący obecnie za konserwatystę. Jednocześnie ktoś, kto miał do czynienia z Bractwem właśnie na polu teologii sakramentalnej. Dlaczego wspominamy teologię sakramentalną? Dlatego, że właśnie o tym jest tutaj mowa. Kto, jaki konserwatywny kardynał mógłby w ogóle o tym myśleć, powiedzmy o teologii sakramentów Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X? No właśnie kardynał Müller. Dlaczego? Dlatego, że gdy on został, jeszcze wtedy nie będąc kardynałem, nominowany na prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Bractwo wysłało oficjalną notę protestacyjną, podając jego, powiedzmy, tezy, które stawiał w swojej książce Die Messe, Quelle des christlichen Lebens. Podawałem konkretne cytaty. Wydaje mi się, że było to w materiale Modernizm Dzisiaj. Sprawdzę dokładnie, który to był materiał i podlinkuję go w opisie tego filmu. Mówiłem tam dokładnie o tych zarzutach wobec kardynała Müllera. Bractwo, kapłani Bractwa oskarżyli go tam o uleganie, przynajmniej w pewnym stopniu, teoriom transsygnifikacjonizmu, to znaczy takiej teorii, która wyjaśniała Najświętszy Sakrament bardziej w formie pewnego symbolu, bardziej w formie obecności symbolicznej niż w formie przeistoczenia transsubstancjacji. Kardynał Müller musiał to odczuć, dlatego że została wydana później taka oficjalna nota, w której kardynał Müller odcinał się od właśnie wszelkich form tegoż błędu. A więc na pewno tego w jakiś sposób doświadczył. Dotyczyło to dokładnie tej gałęzi, powiedzmy, teologii sakramentów. No i mogło to zostawić, powiedzmy, pewną ranę na
powiedzmy, że takich relacjach bractwa z kardynałem Müllerem. Kardynał Müller później, jakby w epoce papieża Franciszka, tak zaczął uchodzić za takiego konserwatystę, natomiast no, jak to właśnie z takimi konserwatystami tego sortu bywa, jest to taki konserwatysta w niektórych sprawach, bez wątpienia, natomiast w kwestiach teologicznych jest bez wątpienia dzieckiem swoich czasów, a więc jednak takim mimo wszystko postmodernistycznym kardynałem, biskupem i bez wątpienia to nie jest taka tradycyjna teologia w jej czystej formie, o czym świadczy chociażby właśnie ta jego książka Die Messe Quelle des christlichen Lebens. A więc dlatego przypuszczam, że mógł być to kardynał Müller, choć oczywiście nie mam absolutnie żadnych dowodów na potwierdzenie tej mojej tezy. No i teraz o co tutaj w ogóle chodziło? Jakby o co chodziło w tym sporze pomiędzy księdzem Sztelinem a księdzem Guzem? Chodziło o wypowiedź księdza Guza z Radia Maryja, którą też tutaj zaprezentuję. Pan Bóg żadnych wirusów nie rozprzestrzenia, bo jest święty. Jego bytowość jest święta, zarówno w wymiarze jego boskości, jak też i w wymiarze jego człowieczeństwa. Podobnie, i proszę pamiętać, że każdy akt, na przykład w czasie mszy świętej, bo niektórzy się obawiali, że kapłan, który celebruje i jest komunia święta do ust, że kapłan może zarażać. Kapłan ma po pierwsze konsekrowane dłonie. Kapłan po drugie, jako jedyna osoba w zgromadzeniu liturgicznym, ma umywane dłonie przy lavabo, czyli przy ofiarowaniu darów dla Boga przez naród wierzący. Więc kapłan ma nie tylko umyte ręce w sensie takim, jakiego oczekuje pan minister zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także kapłan ma umyte ręce w sensie nadprzyrodzonym, czyli łaski. A zatem żadne udzielanie Komunii Świętej do ust nie zagraża ani jednemu Polakowi, obywatelowi w Rzeczypospolitej Polskiej roznoszeniem jakichkolwiek wirusów, bo to jest akt święty. A w akcie świętym, i on jest sprawowany we mszy świętej, w ramach mszy świętej, a msza święta jest świętym aktem. A zatem nie jest miejscem, przestrzenią i czasem rozprzestrzeniania wirusów, tylko przychodzenia Pana Boga. Tak jak ponad 2000 lat w tej cudownej scenie zwiastowania pańskiego. I jak Polska będzie bogata Bogiem, to będzie też zwyciężeniem nad tym śmiertelnie niebezpiecznym patem. Do tej wypowiedzi ksiądz Karol odniósł się również w publicznej wypowiedzi, gdzie powiedział, zgodnie z najbardziej tomistycznymi założeniami, zgodnie z tradycyjną katolicką teologią, że oczywiście, że ogólnie rzecz biorąc, i msza święta jest to święta akcja i Pan nasz Jezus Chrystus jest absolutnie święty. Oczywiście, że również należy uczestniczyć właśnie w modlitwach we mszy świętej, również w tych czasach, w których wtedy to bywało zakazywane i bractwo tutaj bardzo mocno przeciwko temu protestowało i starało się umożliwić wiernym uczestnictwo we mszy świętej. Odsyłam tutaj do mojego materiału, który był naprawdę bardzo wczesnym materiałem, gdzieś w pierwszym czy drugim tygodniu tych lockdownów związanych z paniką wokół pewnego znanego wirusa. Ten materiał jest na mediach narodowych. Jego tytuł brzmiał Biskup Polak, arcybiskup Polak w służbie masońskiego ducha albo coś takiego, jakoś bardzo podobnie. To jest bardzo ciekawy przypadek z tym materiałem, dlatego że ja kiedyś właśnie w moim nagraniu powiedziałem, że w ogóle tego materiału już nie można znaleźć. Nawet jak się jego tytuł skopiuje i wklei w wyszukiwarkę YouTube'a, to nie ma go, nie istnieje. Na to zgłoszono się do mnie z mediów narodowych, że ten materiał jest i oni wcale go w żaden sposób nie ukrywają, natomiast YouTube potraktował go w ten sposób, że pomimo iż jest oficjalnie jako publiczny, to w praktyce jest niejako, jakby powiedzmy taki półprywatny, to znaczy jest dostępny tylko poprzez link, a więc nie można go znaleźć poprzez wyszukiwarkę, tylko osoby, które mają link do tego filmu mogą go
obejrzeć. A więc ten materiał również podlinkuję, a jeśli mi się uda znaleźć ten link, który do niego prowadzi, bo ja też nie mam do niego tak po prostu dostępu, przynajmniej do jego internetowej wersji. A więc podlinkuję, jeśli znajdę, i można sobie również ten materiał obejrzeć. A więc pomimo tego, że oczywiście zachęcaliśmy do przychodzenia do Komunii Świętej, do Mszy Świętej, w ogóle tutaj jakby nie było podstaw do tej paniki, która wtedy miała miejsce, to jednak z punktu widzenia teologii jest zupełnie oczywiste, że przy transubstancjacji, przy przeistoczeniu dochodzi do zmiany substancji, a nie do zmiany przypadłości. A więc przypadłości typu masa, typu rozmiar, typu kolor, typu kształt, te wszystkie właściwości fizykalne, właściwości biochemiczne, powiedzmy, wszystkie one pozostają takie, jakie były wcześniej, czyli przypadłości pozostają przypadłościami chleba. I te przypadłości mogą się zabrudzić, te przypadłości mogą ulec zniszczeniu, te przypadłości mogą w jakiś sposób zapleśnieć. Gdy zniszczeją, przemija również rzeczywista obecność Pana Jezusa, bo ona jest związana właśnie z tymi przypadłościami. Ale zasadniczo jak najbardziej jest to możliwe, że coś na tych przypadłościach zostanie przeniesione i że mogą to być również jakieś wirusy. I oczywiście, że Pan Jezus nie zaraża, natomiast zasadniczo ksiądz może zarazić. Wytłumaczenie księdza Gusa, że to są konsekrowane dłonie i jeszcze na dodatek przy mszy świętej jest lawabo. No, lawabo bez wątpienia, jako że jest to mycie samą wodą, nie oczyszcza wszystkiego, co tylko może na tych dłoniach być, a konsekracja również w żadnym wypadku, zgodnie z taką najlepszą tomistyczną teologią, konsekracja dłoni, nie udziela takiego im takiego charyzmatu, że one już absolutnie żadnego wirusa, żadnej bakterii i żadnego patogenu przenieść nie mogą. A więc to, co ksiądz Gus zaprezentował, czyli to twierdzenie, że właśnie te dłonie praktycznie nie mogą przenieść takiego wirusa w trakcie liturgii, w trakcie takiej oficjalnej ceremonii. To jest z punktu widzenia teologii, moim zdaniem, co najwyżej opinio pia, czyli taka pobożna opinia, natomiast nie mająca ugruntowania ani w objawieniu, ani w teologii. A skoro jest to co najwyżej opinio pia, to nie należy jej prezentować jako, powiedzmy, czegoś, co jest pewne. Tak? To, żebyśmy się dobrze zrozumieli, Pan Bóg może dokonać cudu, Pan Bóg może człowieka uleczyć poprzez Komunię Świętą, Pan Bóg może również w sposób cudowny sprawić, że jakaś choroba zostanie powstrzymana przez Najświętszy Sakrament. Ale wcale nie dzieje się to z automatu, czyli z teologii, z objawienia nie wynika, że Pan Bóg poprzez sakramenty, czy to sakrament kapłaństwa, czy Najświętszy Sakrament, Komunię Świętą, zobowiązał się do tego, że one będą niejako oczyszczały wszystko, tak, czego one dotyczą, będą oczyszczały czy te kapłańskie dłonie, czy właśnie postacie przypadłości przy Najświętszym Sakramencie oczyszczały jakby ze wszelkich możliwych brudów, ze wszelkich możliwych zarazków. Tego w katolickiej teologii nigdy nie prezentowano. A więc tak, oczywiście trzeba przychodzić do Komunii Świętej i w tych czasach, tych ostatnich dwóch latach, to już powiedzmy, już jakiś czas temu, to już przynajmniej od roku mamy jako taki spokój z tą paniką wokół sytuacji zdrowotnej. Natomiast no, rozumiemy w tych dwóch pseudopandemicznych latach jak najbardziej bractwo starało się umożliwić korzystanie z mszy świętej, z Najświętszego Sakramentu. Nie było tam powodów do paniki. Natomiast z punktu widzenia teologii nie ma wcale takiej pewności, że Pan Bóg nie dopuści do zakażenia człowieka jakąś chorobą poprzez udzielanie Komunii Świętej. Oczywiście Komunia Święta na rękę nie jest w ogóle żadnym rozwiązaniem, w ogóle to nie zmniejsza takiego prawdopodobieństwa, jednocześnie jest po prostu niegodna, to znaczy no to jest temat jakby zupełnie inny, też bez wątpienia już o nim mówiłem. Wydaje mi się, że to było w pytaniach i odpowiedziach. Oczywiście, że ona jest niegodna, oczywiście, że człowiek pokazuje swój szacunek, powinien maksymalnie okazać swój szacunek wobec Najświętszego Sakramentu i on może być różny, zależnie od rytu i takich uwarunkowań kulturowych, czyli
ryty wschodnie będą miały inne oznaki czci, ich ryt zachodni może mieć inne oznaki czci. Ważne jest, żeby to były czytelne sygnały, symbole wyrażające tą maksymalną cześć wobec Najświętszego Sakramentu i komunia na rękę, tak jak ona została wprowadzona teraz obecnie, to nie wyraża żadnych praktycznie oznak czci, albo bardzo mało wyraża te oznaki czci i przez to jest jednym z tych milowych kroków w stronę zniszczenia wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. No teraz, czy bractwo ma jakikolwiek związek z niemiecką idealistyczną filozofią? Myślę, że ksiądz Gus jednak powinien przedstawić jakieś konkretne przykłady. Gdzie to widać? W jakich wypowiedziach, w jakich działaniach, w jakich, powiedzmy, teologicznych wnioskach widać jakikolwiek związek z niemiecką idealistyczną filozofią? Moim zdaniem ten przykład tej kwestii, która była omawiana, czyli właśnie Najświętszego Sakramentu, pokazuje, że bractwo ma taką bardzo tomistyczną linię, rozróżnienie przypadłości, substancja przypadłości mogą być w jakiś sposób również zabrudzone. To może mieć miejsce i Pan Bóg nie usunie w sposób cudowny tego brudu, tak jak nie powstrzymuje tego, że substancje mogą ulec zepsuciu, mogą właśnie na przykład zapleśnieć. Uważam, że jest to ściśle tomistyczny sposób myślenia. Skąd tam się wziął Schelling i niemiecka idealistyczna filozofia? Nie wiem. Swoją drogą Schelling, którego też pokażę tutaj, stąd się wzięli ci orkowie w tytule materiału. No, materiału, przepraszam. Myślę, że Schelling wyglądał jak myślał, trochę takie mam wrażenie. To znaczy, przepraszam, ale mi naprawdę bardzo mocno kojarzy się z jakimś takim orkiem z Władcy Pierścieni albo innych tego typu produkcji. No i faktycznie jego myśl moim zdaniem również jest trochę podobna do takiej orkowej facjaty. No ja oczywiście, jeśli chodzi o, nie wiem, takie moje doświadczenia z niemiecką idealistyczną filozofią w bractwie, w seminarium mieliśmy stricte tomistyczną formację. Niemiecka idealistyczna filozofia zawsze pojawiała się w formie adwersarza, to znaczy no, kogoś, z kim się polemizuje i nie pojawiała się jakoś tak mega często. O Schellingu właśnie w seminarium słyszałem, że taki był, natomiast absolutnie nigdy nie pojawił się jako jakikolwiek autorytet w jakiejkolwiek sprawie. Być może gdzieś tam przy jakimś punkcie był właśnie jako adwersarz podany, tego już w tej chwili nie pamiętam. Postanowiłem, że na potrzeby tego materiału zajrzę trochę głębiej, kim był właśnie tenże nasz filozof. Korzystam tutaj z tomu 7 historii filozofii Frederica Copplestona. Bardzo polecam, jeśli ktoś jest naprawdę na poważnie zainteresowany historią filozofii, to znaczy mam wrażenie, że jest to autor naprawdę, naprawdę rzetelny. Są tutaj 3 rozdziały, które traktują o Schellingu i pierwsze, co mi się tutaj rzuca w oczy, to jest to, co ojciec Woroniecki mówi o takich partykularnych filozofach, to znaczy o filozofach, którzy mają takie podejście, że no, ja muszę niejako odkrywać rzeczywistość od nowa. Ja nie korzystam z tej mądrości wieków, która powoli narasta, tylko wychodzę od siebie jako takiego tego podmiotu, tej podstawy i później od siebie jakby zaczynam myśl niejako od nowa, jakby właśnie przede mną nic nie było. To są tacy filozofowie, powiedzmy, indywidualistyczni, w przeciwieństwie do takich filozofów uniwersalistycznych, którzy najpierw badają tą mądrość, która została odkryta do tej pory, sprawdzają też taki sensus communis, taki zdrowy rozsądek, co on mówi o rzeczywistości i dopiero wtedy zaczynają, próbują dołożyć cegiełkę swojego poznania, swojego wnioskowania do tego gmachu ludzkiej mądrości. Oczywiście nowożytni filozofowie to są w większości właśnie tacy indywidualiści, którzy próbują odkryć koło na nowo i wszystko inaczej na nowo ponazywać i zupełnie inaczej poprezentować. I dlatego każdego z nich czyta się dosyć ciężko, dlatego że
nie, no próbują za wszelką cenę wszystkie rzeczy, powiedzmy, nazwać na nowo. Schelling nie prezentuje jakiegoś jednego spójnego systemu, wypowiada się na różne tematy, pisze prace na różne tematy. Zasadniczo jest to mniej więcej ten sam kierunek co Hegel. Pamiętamy, że Hegel buduje swoją filozofię na niejako zanegowaniu zasady niesprzeczności, czyli taka wieczna teza, antyteza i synteza u Hegla. Oni się ostatecznie pokłócili z Heglem, powiedzmy tak filozoficznie pokłócili z Heglem, i Schelling był takim, można powiedzieć, trochę pojednawczym spośród tychże idealistycznych filozofów, czyli on próbował różne systemy doprowadzić do takiego wspólnego mianownika Spinozy i Fichtego na przykład, i pokazać, że to tak naprawdę nie jest jakoś tam bardzo ze sobą sprzeczne. Natomiast nie można tam tak naprawdę zaprezentować tego systemu jako jednego spójnego systemu, który jakby wychodzi z jakiegoś ewidentnego czy z jakichś założeń i później wyjaśnia rzeczywistość zgodnie z jakimś kluczem. Nie, to są poszczególne prace na poszczególne tematy, które są, powiedzmy, że bardziej w duchu Hegla niż w duchu jakiegokolwiek realizmu. Jako taki przykład ważnej dla Schellinga myśli można przytoczyć na przykład właśnie próbę stworzenia takiej syntezy pomiędzy Spinozą a Fichtem. Spinoza, czyli taki panteista, który według Schellinga absolutyzuje świat, czyli to, co zostaje poznane, przedmiot poznania zostaje wyabsolutyzowany, to jest w jego filozofii najważniejsze. Fichte z kolei absolutyzuje podmiot, czyli tego, który poznaje. No i teraz Schelling stara się znaleźć dla nich wspólny mianownik, tak żeby zarówno podmiot był podmiotem, jak i przedmiot był przedmiotem. I to może nawet brzmieć całkiem szlachetnie, natomiast i być może faktycznie jakby idea zjednoczenia tego właśnie, czy zjednoczenia, znalezienia tego wspólnego mianownika pomiędzy przedmiotem a podmiotem poznania, ona jest taka dosyć realistyczna i bez wątpienia, jak u każdego filozofa, nawet najbardziej szalonego, można znaleźć pewne ziarna prawdy, tak bez wątpienia u Schellinga również można je znaleźć. Natomiast no ja po tej lekturze absolutnie nie wiem, w jaki sposób można by było wykorzystać jego przemyślenia filozoficzne do teologii sakramentów. Może zacytuję tutaj fragment z tej historii filozofii, który jest taki właśnie a propos chrześcijaństwa. Według Schellinga istnieją trzy główne okresy w rozwoju chrześcijaństwa. Pierwszym jest okres Piotrowy, który charakteryzuje dominację idei prawa i autorytetu, a który związany jest z pierwotną podstawą bytu w Bogu, utożsamianą z Bogiem Ojcem teologii trynitarnej. Okres drugi, Pawłowy, rozpoczyna się od protestanckiej reformacji. Charakteryzuje go idea wolności, a związany jest z idealną zasadą w Bogu, utożsamianą z Synem. Schelling oczekuje nadejścia okresu trzeciego, Janowego, który będzie wyższą syntezą, tutaj słyszymy Hegla, prawda? To mój wtręt z tym Heglem, dwóch poprzednich, i który prawo stopi z wolnością w jednej chrześcijańskiej wspólnocie. Ów trzeci okres związany jest z Duchem Świętym, z Bożą miłością, która jest interpretowana jako synteza obu pierwszych momentów wewnętrznego życia Boga. A więc taka teza, która bardzo dobrze pasuje do herezji modernizmu. Widzimy tutaj taki daleko idący ekumenizm, właśnie na koniec to wszystko musi się zjednoczyć, zarówno ten aspekt piotrowy, czyli aspekt władzy, jak i pawłowy, czyli aspekt wolności. To sobie nie wiem, jak on widzi ten aspekt pawłowy jako aspekt wolności. Zjednoczą się w jednej i wszyscy będą wtedy jedno pod jednym światowym rządem. To już tak dopowiadam ze strony, powiedzmy, że współczesnego modernizmu, który w kościele grasuje. A więc Schelling faktycznie ma pewne poglądy, które można by potraktować jako pewne takie bodźce dla modernizmu i jako taki faktycznie no, może posłużyć jako pewna, powiedzmy, pewien wzór albo pewien nadawca takich myśli dla teologów modernistycznych. Natomiast no, z katolicką tradycyjną teologią no, to absolutnie nie ma nic wspólnego. To jest jakby oczywiste z punktu widzenia katolickiej teologii, że protestantyzm nie jest żadnym odkryciem chrześcijańskiej myśli, tylko jest po prostu herezją, jest błędem, wyciągnięciem na nowo starych, wczesnochrześcijańskich błędów dawno, dawno potępionych. I Kościół według tradycyjnej katolickiej teologii
zgodnie z prawdą po prostu, Kościół jest założony na świętym Piotrze i bramy piekielne go nie przemogą. Kościół ma być filarem i podporą prawdy. Ten jeden święty, powszechny i apostolski Kościół wybudowany na świętym Piotrze. Oczywiście, że tutaj mrzonki Schellinga no po prostu nic do tej sprawy nie wnoszą. A więc ja naprawdę nie wiem, ja naprawdę nie wiem, w jaki sposób można się doszukać w jakimkolwiek działaniu bractwa, czegokolwiek związanego z Schellingiem, a jeśli ktoś uważa, że można, to bardzo proszę o konkretne przykłady i wtedy o nich możemy dalej rozmawiać. Czy faktycznie ktoś z bractwa jest jakimś zakamuflowanym miłośnikiem Schellinga i nikt o tym nie wie, poza na przykład właśnie kardynałem Müllerem, który okazał się jego powiernikiem serca tegoż wysoko postawionego kapłana, który właśnie wobec niego się zdradził z tychże filozoficznych upodobań. No cała rzecz jest jak dla mnie dosyć dziwna. I wydaje mi się, że naprawdę ten zarzut po prostu nie należy go traktować poważnie, dopóki nie dostaniemy jakichś konkretów. Kto, co konkretnie, kto co powiedział, kto prezentuje tezy, które w jakikolwiek sposób mogą nawiązywać do niemieckiego idealizmu i wtedy możemy na ten temat dalej rozmawiać. Na zakończenie tylko bardzo krótko a propos różańca, ile tajemnic powinno być w różańcu. Tutaj też zaprezentuję krótki fragment, w którym ksiądz Gus twierdzi, że no Matka Boża właśnie dlatego w Gierszfałdzie ma 24 krzyże i 25 jako główny, właśnie dlatego, że w różańcu jest 20 tajemnic i 5 dodatkowo. A ja nie wiem, jakie te 5 dodatkowo, bo 20 to już jest tych nowych. Co tam jest jeszcze 5? O co chodzi o 5 Ojcze Nasz w każdej? Ale to przecież jest wtedy więcej niż 5, bo 5 jest w jednej części, a jeśli liczymy 20, no to wtedy będzie razy 4 to 5, czyli kolejne 20. Jakby nie rozumiem, o co w ogóle w tym chodzi. Zaprezentuję tutaj ten fragment. Ja to interpretuję w tej chwili tak, że Matka Boża miała wiedzę, że papież z Polski rozszerzy liczbę tajemnic Różańca Świętego do 20. I proszę zobaczyć, że liczbowo się genialnie zgadza, bo jest 20 tajemnic, czyli mamy 20 krzyżyków. I jeszcze te 5, bo przecież pomiędzy tajemnicami mamy jeszcze 5. Stąd, kochani Państwo, rzecz zdumiewająca, ale w koronie Matki Bożej Gierszfałdzkiej, a 160 razy to pokazała, bo zawsze w tej koronie występowała, jest 25 krzyżyków, a nie 20. Bo 20 to by oznaczało 15 tajemnic i tych 5. A więc myślę, że odniesienie do gierszfałdzkiej korony po prostu nie ma w ogóle żadnych podstaw, a jeśli ma, jeśli te gwiazdy w jakiś sposób można tak interpretować, to też jeszcze niekoniecznie znaczy, że trzeba, natomiast moim zdaniem nawet nie można ich tak interpretować. No, jeśli to powinna mieć 20 wtedy, jeśli chcemy już tak to interpretować, a nie 25, więc nie wiem o co chodzi. Jeśli chodzi o samą kwestię, która uważam, że jest naprawdę trzeciorzędna, w sensie oczywiście, że to nie jest przeciwko wierze, gdy ktoś odmawia w ten różaniec powiększony o kolejne 5 tajemnic. Natomiast również nie ma obowiązku, żeby odmawiać różaniec w tej nowej, powiększonej formie. I dlaczego my w bractwie nie odmawiamy w tej nowej, powiększonej formie? No dlatego, że wszystko obecnie w Kościele się zmienia. Zmienia się msza święta, zmienia się katechizm, zmieniają się prawdy wiary, zmienia się praktyka, zmienia się konstytucja Kościoła. Tutaj patrz, droga synodalna w Niemczech. Dlatego lepiej jest pozostać przy tym, co było i nie zmieniać również różańca. No z jakiegoś powodu został on właśnie w ten sposób objawiony i właśnie w tych czasach zamętu to nie jest dobry czas na wprowadzanie takich zmian. Jeśli kiedyś po tym, jak już kryzys minie, faktycznie papież uzna, jakiś przyszły papież uzna, że
właśnie powinien być taki albo inny, że trzeba coś dodać albo czegoś nie trzeba dodać, to być może to, jakby to nie jest tak, że to absolutnie musi być na wszystkie wieki właśnie odmawiane w ten sposób. Natomiast ma to swoje uzasadnienie, żeby tych tajemnic było 15, dlatego że historyczne, powiedzmy takie nawiązanie, to jest psałterz, czyli 150 psalmów, które zakonnicy odmawiali niejako nieustannie i później prosty lud, który w nawiązaniu do tego odmawia to 150 razy zdrowaś Mario niejako na miejsce właśnie tego psałterza. Psałterz, pamiętamy, że to jest objawione przez samego Pana Boga. Właśnie ta formuła, powiedzmy, modlitewna, ta podstawowa formuła modlitewna, którą Kościół wykorzystuje nieustannie. Każdy kapłan, każda osoba duchowna odmawia ten brewiarz codziennie. I tutaj różaniec jest, można powiedzieć, właśnie takim psałterzem dla osób żyjących w świecie. I dlatego też miał on to, znaczy powiedzmy jest to jeden z powodów, to nawiązanie historyczne jest jednym z powodów, dlaczego miał on właśnie te 150 zdrowaś Mario plus te trzy oczywiście wstępne, które są no, właśnie takimi wstępnymi i dlaczego było właśnie 15 tajemnic. Natomiast to naprawdę nie jest dogmat wiary i nie widzę powodów, żeby o takie rzeczy się jakoś bardzo spierać. A więc moim zdaniem nie ma powodów, żeby przyjmować, że orkowie pokroju Schellinga i naprawdę, jeśli chodzi o jego myśl, on być może miał jakby wiele dobrej woli w swoim życiu, ja tego nie wiem. Natomiast no, jego myśl jest naprawdę, no, naprawdę to się przykro aż czyta, gdy człowiek próbuje za wszelką cenę, sili się za wszelką cenę na właśnie takie głębokie myśli. To jest ta nowożytna filozofia, żeby każdy się tam musi silić na takie głębokie myśli, każdy musi właśnie powiedzieć coś trochę inaczej. Przykre to jest. Mądrość to jest to, co ojciec Woroniecki mówi. Mądrość polega na tym, że my dostrzegamy to, co już zostało przepracowane, budujemy na tym, tworzymy ten gmach ludzkiej wiedzy i te idealistyczne filozofie, no przykre to jest, przede wszystkim te współczesne, te chociażby właśnie niemiecki idealizm, to naprawdę jest przykre i gdyby taka filozofia miała wejść do bractwa, to naprawdę byłby to niejako szturm orków na bractwo. Ja tylko tak teraz przypomniało mi się, jak pamiętam, któryś z naszych profesorów kiedyś powiedział, że bractwo jest, ma jedno serce i to jednym sercem to cor unum, to jedno serce, to jest właśnie filozofia świętego Tomasza z Akwinu. I ja taki mam obraz sytuacji wyniesiony z seminarium tych, powiedzmy, ze znajomości tych księży, których znam, taki mam obraz sytuacji, że to jest to jedno nasze serce. Właśnie ten sposób myślenia, ta realistyczna filozofia. Oczywiście jedna wiara. Oczywiście to właśnie, można powiedzieć, w pewnym sensie na tym bazuje, bo ta wiara posługuje się tą właśnie filozofią. I tak, wiem, że był taki ksiądz w bractwie, który, powiedzmy, miał pewne upodobanie w niektórych bardziej nowożytnych filozofiach. To już jest ksiądz świętej pamięci, ksiądz, który był członkiem bractwa przez wiele, wiele lat. I on właśnie był postrzegany, można powiedzieć, przez całe bractwo jako swego rodzaju kuriozum. To znaczy było to coś dziwnego dla wszystkich, że można mieć jakieś sympatie wobec tych nowszych filozofii. Nie była to żadna prominentna osoba, ani ktoś, kto miałby wpływ teologiczno-filozoficzny w bractwie, czy gdziekolwiek na zewnątrz, po prostu zwykły ksiądz, który faktycznie miał pewne skłonności, jeśli chodzi o właśnie taką nowożytną filozofię, w pewnych twierdził, że pewne tezy są tam słuszne, no w każdym błędzie da się znaleźć coś właściwego. Nie istnieje czysta nieprawda, zawsze jakieś ziarna prawdy się tam zaplączą, natomiast jak powiedziałem, moim zdaniem to jest w bractwie właśnie to jedno serce, to znaczy ta prawda, mądrość, również właśnie filozofia świętego Tomasza z Akwinu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.